Dziś być może Was zaskoczę, bo jestem w łóżku. Jestem w łóżku strażackim, a tak naprawdę na strażackiej Kanadyjce, ale wstaję na równe nogi i pędzę do druhów ochotników, a jestem dziś w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętochłowicach 1. Druhowie już tutaj czekają. Zaraz sprawdzimy, czy wyspani. No nie za bardzo. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świętochłowic 1 jeżdżą do akcji specjalnych. No tymi akcjami specjalnymi to jest u nas wyjazd do osób covidowych z jedzeniem. Mieliśmy ostatnio też wymazobus, który z nas strażak jeździł. No i nie tylko ten, wozimy jeszcze osoby starsze na szczepienie. Dziś tutaj jesteśmy w poniedziałkowy poranek, zwarci gotowi wszyscy na alarm Radia Katowice, ale na co dzień tutaj w remizie pełnicie dyżury, tak? Jak to wszystko działa, jak wy funkcjonujecie? Jesteśmy tutaj dwa razy w tygodniu, od godziny 17 do 22. I wtedy jesteśmy zwarci gotowi do wyjazdów, gdyby był jakiś alarm. A kiedy was tutaj nie ma, a coś się dzieje? To dostajemy alarm na telefon i również jedziemy tutaj alarmowo. Czyli na równe nogi i stawiacie się tutaj w remizie. Chciałam jeszcze zapytać o te leżanki, bo jedną wypróbowałam, bardzo wygodna. Tam czuwacie? No, czasami tam śpimy, jak są jakieś alerty pogodowe i tak dalej, no to wtedy. Co zrobić, żeby no, obudzić się w ten poniedziałek i ten tydzień z uśmiechem powitać? Dostać alarm na telefon. W zupełności wystarczy. I każdy strażak z takiego alarmu się cieszy o każdej porze dnia i nocy, a zwłaszcza w poniedziałkowy poranek. No to my dziś budzimy Państwa, budzimy słuchaczy Radia Katowice. Dziś prosto z remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1. Załączamy syreny? Załączamy.